E, tak, dzień dobry. E, będę mówił o, mm, o rzeczach marnych, ale też troszkę o martwych. E, chociaż proszę się nie obawiać, nikt nie zginie, chyba że umrze z nudów, ale będzie trochę obrazków, to może się jakoś uda. E, w każdym bądź razie martwe będą natury, bo to do tego będę nawiązywał i o tym będzie hmm, cała rama tego wykładu. E, żeby przejść do, 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 do klubu, problemu, e, przedstawia się, czy. O, przestawia się, to dobra. Kilkudziesięciowy skrót z historii sztuki. Nie jestem specjalistą, ale takie bardzo podstawowe wprowadzenie, zresztą częściowo znane, mam nadzieję, jest dla słuchaczy. Martwe natury oczywiście powstawały przez wszystkie wieki od starożytności i w średniowieczu były wykonywane chociaż gdzieś na poboczu tak naprawdę głównej sztuki i traktowane bardzo z dystansem. Dopiero gdzieś w XVI wieku to zaczęło wchodzić do powiedzmy mainstreamu i zaczęto tu dostrzegać, że jest coś na rzeczy i że można stworzyć także z kompozycji właśnie martwej natury coś, co nie tylko pokaże kunszt, Autora, tak jak tutaj e, przykład obrazu e, Caravaggio. E, z... Który, który sugeruje jakąś trójwymiarowość, fan, fantastyczny warsztat, ale też nabiera pewnych dodatkowych znaczeń. Tu w tym koszu, jeśli państwo nie wiedzą albo nie widzą, to powiem, że tutaj jest i historia Izraela, i odwołania do Biblii, i nawet ocena kościoła katolickiego. Z takich najbardziej podstawowych rzeczy, które, które tu oczywiście można wyczytać. I przez, przez szereg wieków, najbardziej w, w malarstwie włoskim, i holenderskim. Tych martwych natur powstawało setki, tysiące, one były coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej różne środki wyrazu, coraz więcej znaczeń, alegorii, no, motyw Vanitas, który, który gdzieś tam był eksplorowany najbardziej. I oczywiście to nie, nie, nie skończyło się, że tak powiem, tylko w tych wiekach dawnych, także sztuka... Nowoczesna, awangardowa też czerpała z tego pełnymi garściami, czego przykładami są tutaj te obrazy Van Gogh'a, Sezana i ostatni Picassa, ale tu może wyjaśnię, że tytuł to jest Martwa Sztuka z czaszką, porami i dzbankiem, jakby ktoś tego nie dostrzegł. W każdym razie. <laughs> nawet ten awangardowy to te nowoczesne przykłady martwych natur no, całymi garściami czerpały z jakiegoś kanonu wytworzonego przez lata ale wzbogacały je o pewne nowe elementy nowe znaczenia i <laughs> i tematy. I teraz przechodzimy do <laughs> zasadniczego pytania, czy to co państwo widzą może być uznane za utwór to jest pytanie retoryczne, bo wiemy w jakim jesteśmy audytorium, chociaż tak naprawdę podejrzewam, że każdy przeciętny odbiorca powinien powiedzieć, chyba żartujesz, tak? Przeciętny prawnik pewnie powie, to zależy, bo to ulubione stwierdzenie prawników, a przeciętny sąd, no to nie wiadomo, bo co sąd zrobi, to nigdy nie wiadomo. Ale w tym konkretnym przypadku akurat sąd powiedział, oczywiście, że to jest utwór. To, co Państwo widzą, to jest jedno z 350 zdjęć, które sąd uznał za posiadające cechy twórczości indywidualnego charakteru, czyli jako utwór, ale mało tego, nie tylko same zdjęcia, ale także te kompozycje Wendlin, które te zdjęcia obrazują. Jak ładnie to ujął w uzasadnieniu, w pięknych słowach, tak że ułożenie produktów miało charakter twórczy, kompozycja miała charakter oryginalny, niepowtarzalny, wędliny zostały dobrane według indywidualnych wizji i tak dalej, i tak dalej. E, to jest autentyk, tak? To, nie nie stworzyłem tego, jest sygnatura, można, można sprawdzić, wyrok jest już prawomocny. Ja wybrałem celowo takie najbardziej charakterystyczne zdjęcie, żeby Państwo codziennie rano przy śniadaniu się zastanawiali, czy nie naruszacie czyichś praw autorskich, jak układacie szynkę na talerzu. Chociaż można było wybrać trochę bardziej skomplikowane, tak z pomidorami, sałatą, no to już jest, jest dalej idąca inwencja, no, rozłożenie talerzy to już prawie flamandczycy tak w pełnej krasie. Ale oczywiście traktuję to humorystycznie, tak? Pytanie jest, czy stwierdzenie może, no gdzie Rzym i gdzie Krym, tak? Jeśli porównamy, oczywiście krańcowe, specjalnie dobrane e, przykłady. E, ale żeby poniekąd bronić trochę sędziów, czy, czy prawników, no bo to, to oczywiście, że tak jak mówię, audytorium jest tu specyficzne w dobrym tego słowa znaczeniu i każdy generalnie e, e, raczej podejrzewam i też słuchając innych wykładów, e, wszyscy chcieli być jak, jak najniższej ochrony, ale opieramy się na przepisach, które, które funkcjonują, tak? I te przepisy brzmią tak, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy, każdy przejaw działalności, czyli każdy zasadniczo bez wyjątków, ale jeszcze żeby podkreślić, że to jest bez wyjątków, to jeszcze się podkreśla, że niezależnie od wartości, tak? I na tej podstawie, no, przyjmuje się, że oczywiście jest bardzo minimalny poziom twórczości, ale tak naprawdę nikt nie wie, gdzie leży ten minimalny e, poziom i de facto przyjmuje się mm, każdy tak naprawdę, yy, yy, każdy poziom, jaki, jaki w ogóle można wykazać. Jak z tego wybrąć? E, otóż, y, jakiś czas temu pojawiło się w literaturze to głównie profesor e, Machała ukół, e, taki wymóg doniosłości kulturowej. On tutaj <coughs> oczywiście. Sprytnym zabiegiem wyszedł z, wyszedł z tej definicji, jeśli wrócę na chwilkę do, do utworu, e, ponieważ niby jest tam niezależnie od wartości, czyli teoretycznie nie możemy wartościować niczego, ale wyszedł od samego słowa tej działalności twórczej i od rozkładu tego, co to znaczy twórczość, co to jest twórcza i na bazie wykładni leksykalnej, e, ale też odwołań do <laughs> e, filozofii, do estetyki, przede wszystkim e, tutaj e, prac profesora. Kotarmińskiego, stwierdził, że musi być jeszcze coś więcej, tak, i że właśnie ta doniosłość kulturowa. Problem jest taki, że jeśli spróbujemy to zaaprobować do jakichś konkretnych stanów faktycznych, to dotrzemy do, prawie do tego samego problemu, że tak samo jak nie wiemy, co to jest twórczość i co to jest oryginalność, to tak samo nie będziemy do końca wiedzieli, co to jest doniosłość kulturowa. Mało tego, sam autor, profesor Machała, mówi, że ta doniosłość kulturowa to jest na przykład jakiś rezonans społeczny, jakiś wpływ na, na społeczeństwo, jakieś oddziaływanie w kulturze. No i jak sobie o tym myślę, to od razu przychodzi mi do głowy jedna rzecz, tak? Nie wiem, czy to jest znany przykład, ale tak zwany mięsny jesz, tak? Jak, jak pracowaliśmy, pracowaliśmy nad sprawą tych, tych kompozycji Wendlin, bo tu muszę wyjaśnić, że byłem w to jakoś zaangażowany, to to było takie hasło, że ta sprawa to jest nasz mięsny jeż, tak? No i jakby poziom banalności, trywialności tego to był, nie wiem, zgryw, tak, który, który gdzieś tam się rozrósł do jakichś różnych form. Tam były setki memów, były nawet piosenki, tak, mięsny jeż, mięsny jesz, ty go zjesz i tak dalej. No i więc ten rezonans, to, to odbicie yy, społeczne, kulturowe jest tutaj, tak? Więc ta doniosłość kulturowa, można powiedzieć, że jest. Więc to chyba nie jest najlepsza droga. E, I co w związku z tym zrobić? <laughs> wydaje mi się, że niestety, to jest karkołomne oczywiście przedsięwzięcie, e, ale, ale chyba jedyne słuszne i troszkę wydaje mi się, że to potwierdza e, też to, co widzieliśmy tutaj e, w prezentacji pani mecenas Sewerynik i, i, i pani Hanny, przepraszam, jeśli dobrze zapamiętałem, to znaczy odwołanie się do opinii biegłego, tak? Bo jeśli weźmiemy sędziego <laughs> przeciętnego e, i on zobaczy te wędliny albo zobaczy te utwory, no to on opiera się na jakiejś emocjach. On oczywiście zna prawo autorskie, przynajmniej zakładamy, że zna, zna jakieś tam orzecznictwo, ale tak naprawdę to jest kwestia emocji i, i subiektywnej oceny. Natomiast e, jeśli zobaczymy, tak jak ładnie to było na tych, na tych, szczególnie ten wykład Pani Mecenas, tak? jeżeli zobaczymy pewne rzeczy, które my nie dostrzegamy, bo na nich się nie znamy, możemy wychwycić zarówno istotne elementy, które wpływają na tą twórczość, oddzielić, że tak powiem, ziarno od plew, możemy stwierdzić, czy dany E, e, utwór, czy to sztuk plastycznych, czy to muzycznych i tak dalej, powiela pewne schematy, pewne, pewne ścieżki już utarte od setek czy dziesięcioleci, e, no z tym, że problem jest oczywiście taki, że, że do, każdego, do każdego procesu taki biegły musiałby być angażowany. Aczkolwiek tu jest właśnie przywołane e, orzeczenie Sądu Najwyższego, które, które wskazuje, że ta droga no, jest i, e, i prawidłowa, i wskazana, to było w kontekście kompozycji Kebany, więc, więc bardzo, bardzo bliskie temu, o czym mówię. Zmieściłem się w czasie, nawet myślałem, że przekroczę, ale to wszystko. Dziękuję bardzo.